Zosia w półkoloniach TPD udział bierze regularnie, zarówno zimą, jak i latem. Panie zabierają nas ogólnie do bardzo fajnych miejsc, otaczają nas wielką opieką. Ja już 12 raz jestem na tych półkoloniach i za każdym razem jest coraz fajniej. Dziś na uczestników kolonii czekały zabawy i animacje. Ale w tegorocznej ofercie znalazły się także wycieczki do parków rozrywki. Najbardziej podobał mi się Górecznik, było fajnie, były wielkie robaki, było super, był plac zabaw, gokardy i tak dalej, było super. Na półkoloniach jest superaśnie, przemiłe panie, super animacje i 2 tygodnie super zabawy. Podobała mi się Mandoria, bo były fajne atrakcje. Były fajne rollercoastery, fajnie się bawiłem z moim kolegą i było bardzo fajnie. Nic więc dziwnego, że chętnych na półkolonie z TPD nie brakuje. W tym roku odbędzie się łącznie aż 5 10-dniowych turnusów. Tym wypoczynkiem się zajmujemy już bardzo długo. Ofertę przygotowujemy już w marcu, kwietniu, żeby wypoczynek był bardzo atrakcyjny. Dzieci są bardzo zadowolone. Codziennie pytają, co jeszcze przygotowaliśmy, co będzie następnego dnia. I z każdego dnia są naprawdę bardzo, bardzo zadowolone. Wakacje z TPD w Koninie spędza 180 dzieci.